za chwilę zobaczycie Państwo kolejny filmik wyciągnięty z przepastnych archiwów Galerii Podlaskiej. Filmik nakręcony przez oczywiście Zbyszka Maciejuka w 1994 roku. Jest to krótki reportaż z otwarcia wystawy rzeźby Grzegorza Maślewskiego. Kim był, jest Grzegorz Maślewski? To nasz chłopak z Białej, tutaj urodzony. Wyemigrował ileś tam lat temu na studia do Torunia. Tam studiował rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po dyplomie w 1995 roku pozostał na uczelni macierzystej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Ma tytuł doktora sztuki, uczy studentów rzeźby. A teraz dlaczego nagrywamy tę zapowiedź w tym miejscu? Otóż dlatego, że Grzegorz Maślewski uczył się w liceum Kraszewskim. To po pierwsze. Po drugie, może to jest ważniejsze, kto jest autorem tej rzeźby? Nie wszyscy Bielczanie wiedzą, a właśnie Grzegorz Maślewski. Zapraszam do obejrzenia tego filmu.
Państwo pozwolicie, to ja w imieniu dyrektora Spisackiego, który w tej chwili aktualnie bawi na turnę artystycznym we Francji, chcę przywitać autora tej wystawy, Grzegorza Maślewskiego oraz dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, doktora Adama Wilczewskiego, który zaszczycił swoją obecnością na naszej dzisiejszej uroczystości. Witam jednocześnie wszystkich zebranych tutaj miłych, młodych miłośników sztuki. No i na wstępie chciałbym podzielić się takimi refleksjami związanymi z tą galerią, z tą wystawą. Więc wystawa rzeźby tej galerii należy do rzadkości, ponieważ tak jak i rzeźbiarze, i ta dziedzina sztuki nie jest tak popularna jak malarstwo, grafika, czy jakaś inna dziedzina. Szczęśliwie się złożyło, że możemy gościć tutaj artystę, który ukończył UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby i pochodzi z Białej Podlaskiej. Także przy okazji serdecznie witam wszystkich przyjaciół. Gdyby Biała Podlaska była wielkim miastem i miała uczelnię, to byśmy na pewno, artystyczną, to byśmy na pewno mieli już doskonałego w przyszłości profesora rzeźby u nas. Ale niestety tak się złożyło, że pan Grzegorz Maślewski jest pracownikiem artystycznym na uczelni w Toruniu i myślę, że w niedługim czasie przy tak dobrze zapowiadającym się procesie twórczym będzie osiągał najwyższe tytuły, no i sięgnie do profesury. Wtedy będziemy mogli naszych młodych ludzi polecać do Torunia na studia, bo będziemy mieli swojego człowieka. Panie Grzegorzu, jest mi szczególnie miło otworzyć tą wystawę, dlatego że ja też jestem absolwentem tej szkoły, tylko szereg lat dawniej. I uważam, że na tej uczelni, jeżeli Podlasiak z podlaskim sercem pracuje, to na pewno osiągnie bardzo duże i wspaniałe wyniki. Mam nadzieję, że na temat merytoryczny i na temat artystyczny wystawy wypowie się autor. Właściwie autor już powiedział to, co powinien. Dopowie tylko te zdania. Gdybyście Państwo chcieli się zainteresować, zadać pytania, to uprzejmie proszę. Oddaję głos naszemu młodemu przyjacielowi i proszę o kilka uwag na temat swojej twórczości. Przede wszystkim chciałbym Państwa serdecznie powitać na pierwszej mojej wystawie w rodzinnym mieście, mam nadzieję, że nie ostatniej. I korzystając z okazji, chciałem podziękować Galerii Podlaskiej za zorganizowanie tej wystawy. I jeśli Państwo pozwolicie, chciałem szczególnie przy tej okazji podziękować mojej mamie i siostrze, jako że dzięki ich pomocy mogłem w miarę spokojnie skończyć studia. Chciałem też podziękować Andrzejowi Borczowi, dzięki któremu odkryłem ja dla siebie rzeźbę. Teraz będę mu pewnie dozgonnie wdzięczny. Mogę to powiedzieć, bo go tutaj nie ma. Chciałbym też, jeśli Państwo pozwolicie, w takim okresie pozaduszkowym wspomnieć tutaj nieżyjącego już Filipa, którego przyjaźń, myślę, wywarła na mnie pewien ślad. Nie chciałbym zbyt dużo o samych rzeźbach mówić. Wychodzę z założenia, że wystawę i rzeźby to trzeba oglądać, a nie ich opowiadać. Wybierając pracę do tej wystawy, starałem się
przedstawić najważniejsze problemy, zagadnienia, którymi się do tej pory interesowały, które myślę będą częścią mojej pracy w przyszłości. I generalnie można by to ująć jako problem poszukiwania czy chęci zaspokajania potrzeby transcendentalności w życiu współczesnego człowieka, jeśli by chcieć powiedzieć to tak bardzo górnolotnie. Cóż, ja na temat tych prac tyle. Pozostaje mi zaprosić Państwa do ich obejrzenia i pozostać z nadzieją, że przynajmniej niektóre z prezentowanych tutaj prac wzbudzą Państwa zainteresowanie. Tyle od autora.